Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w FIFA 2012 Legia Warszawa. Sprawdzę, czy mam skład gotowy, bo już nie pamiętam. Muzyki nie wiem, dlaczego nie ma. O kurde, muszę zmienić sobie na te znane jako. No cóż. Gramy mecz z Lechią Gdańsk. U nich na wyjeździe gramy. Godzina 19. Okej. Okay. Nie u mnie, tylko w grze. Jeszcze. Okej. No i będę starał... będę miał nowy mikrofon pewnie. Jaka jest twoja opinia? I na pewno FIFA 13 będę miał. Żaden z ligowych rywali na pewno FIFA 13 kupię przez premierową edycję Aldi. Czyli będzie 4-złote paszki i jakieś tam jeszcze różne rzeczy się dostaje. Jakub Wilk. Ładnie wymieniają podania. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Teraz nie chcę się sprawdzać, ale no dostaje się tam jakieś rzeczy. Prócz paczek do Ultimate. Świetna współpraca. A, że Ultimate Team będzie też seria. Nie wiem, czy wiecie. Ależ walczą o piłkę. Ryzykownie, no, ale udanie. Będę miał nowy mikrofon pewnie, więc może nie będzie szumów. Postaram się taki, żeby nie miał szumów. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Piłka w nie, moim problemem jest tylko mój komputer. Bo ja mam wbudowany mikro w tym... ogólnie, mam wbudowany mikro do kompa, do laptopa. Właściwie. No i kupię sobie mikrofon oddzielny. Od lapka idą szumy. A mikro jest blisko tego wiecznika, wentylatora, nie wiem jak to można nazwać. Ależ przyspieszył, imponujące. Obronił niezbawę. Co to było? Ja się was pytam, co to było? Jeśli bramkarz tego nie dotknął, to po prostu masakra i w ogóle. I mogłem go robować. No teraz jest wsparcie ze strony partnera. Celnik do partnera. Czy to wykorzysta? Dobrze, dobra. Rebus. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Gol! W 27 minucie 1-0. To powinny być łatwe 3 punkty. Traore. Vukovic. Traore. No, teraz mamy ślisk. O, dzięki za piłkę. Groźnie, ale zdążyli na czas. Jakub Wilk. Kajra Petian. Zespół traci piłkę. Czy to wykorzysta? Luboja. Sprytnie teraz. Nie trafi. I nadal jeden nieprawdopodobne. Zawsze strzelam tak dobrze. Będę się zastanawiał nad robieniem w jednym meczu dwóch meczy, ale nie oglądalibyście całych meczy, tylko skrót spotkania. W sensie wycinałbym akcje takie, w których nie byłoby strzału. Chyba rzeczywiście. Ale na razie dużo mówię. Takie, żebyście nie musieli się nudzić. Odcinki byłyby wtedy rzadziej, bo musiałbym bardziej nad nimi pracować niż teraz. Bo teraz tylko je renderuję do HD. No i mamy straty piłki. I wrzucam. Blisko już do bramki. I w ogóle w inny sposób ich nie obrabiam, więc... Jakub Wilk?
więc to byłoby pewnie dla Was korzystniejsze, bo chciałoby Wam się oglądać te wszystkie mecze. I nie pisać, że ściągam od Madisona, no bo ściągam od niego z tymi skrótami. Ale no po prostu... To jest... No, fajnie to wymyślili, to jest fajne. No trzeba przyznać, że znakomicie przymierzył. Kevin, teraz nie pytaj się dlaczego tak. Wspaniała technika. Wystarczyło mu jedno tak nie odpowiem. Interwencja i decyzja sędziego, czekamy. Znaczy, możecie pisać w komentarzach, ale teraz wam tego nie powiem. Podał do partnera. Uderza. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. I mamy gola, 5-3-0. Bramka do szacy normalnie. I czy chcecie, bo użytkownik Inkizy, oczywiście nikt na YouTubie Mr. R.L.O.P.L. będzie nagrywał wirtualne kluby. Ja w tym klubie gram, więc czy chcecie, że i on będzie to robił tak po cichu, że nie będzie mówić ani ja, ani nikt o tym, że nagrywał i będzie wrzucał bez przywitania. Ja chyba też tak zacznę robić, bo naprawdę będziecie się śmiali. Będzie śmieszniej w ogóle. I nie to, że chcę kogoś ośmieszać na tych nagraniach, ale po prostu atmosfera w klubie jest zawalista. Wszyscy się z siebie nabijają. Nie no. Aż tak to nie. Ale fajnie. Nawet mamy taki jeden strzał, który nazywamy... Nie to powiedzieć. Nie, jak ktoś tak strzeli, to mówimy, czy brał prywatne lekcje od Inka. Inku pewnie nie będzie wrzucał wszystkich materiałów, które nagra. Bo w większości tak mówimy, ale ja tam na pewno bym widział wszystko, co nagram. I to byłoby też fajne, bo wirtualne kluby to też rozmaicenie było na moim kanale. Ultimate Team do 12 na pewno nie będę nagrywał. W 13 też będzie tryb kariery, ale już nie lepiej z Warszawą. Tylko... Tylko się zastanowić muszę. Wygrane starcie na skrzydle. Znowu są przy piłce. No, będzie gol! Strzelam już byle jak, nie chcę za bardzo ich pokonywać, że tak powiem. Tylko skuteczna interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. Jeszcze gola nie straciliśmy, ani razu w tej serii, a to jest już 8 odcinek. O nie. Zdążył w ostatniej chwili. I naprawdę przez 8 odcinków nie stracić bramki. Na poziomie dopasowanym do mnie. Poźniak. Bo na amatorze byśmy wygrywali po 10-20-0. Ale na początkujący nie zastrzyk nowych sił dla drużyny, dwóch graczy rezerwowych na boisku. Komorowski. Ojej. Strata w środku pola. Może się brawo, nie skończyć. Świetnie, teraz uniknął tego wejścia. A najbardziej w obronie. To właśnie w obronie straciliśmy wtedy. Spalony. No bo tam się przypychał z typkiem. Gdyby nie tamten typek spalonego, raczej by nie było. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Kucjak. Wiecie co? Na amatorze by mi się na pewno udało. Na pewno, bo ja na amatorze tak strzelam. Nie brakuje bramkarzowi fantazji. Ale tutaj nie poza pole karne i... Zero pewności. Ojajaj, Kucjak, ty lepiej wraca, ja nie drybię. Pajęczna technika, taki futbol kochają kibice. No, przeszedłbym, ale no niestety... Na ostatnim obrońcy, który mógł mi zagrozić. Czy to wykorzysta? Chciałem go tak przelobować. Już nie chcę strzelać im goli.
Nie chcę ich pogrążać. Chociaż bilans bramkowy zawsze byłby dobry. Więc teraz już zero taryfy ludowej. No gdzie panie sędzio widział pan faul żółty? Nie? Super. Bo to był pierwszy faul w meczu. Nasz. Bramkarz wciąż bezrobotny w tym spotkaniu. Faktycznie nawet nie mógł wykazać się swoim kunsztem. Komorowski. Okej. Radowicz. To już był taki strzał. Ten strzał zupełnie mnie wyszedł. Nie starałem się. Byłem na złej pozycji. Jeszcze z lewej strzeli. Ja. Dobra. Zaraz będzie koniec tego odcinka. Kiedy będzie Puchar Polski? Radowicz. Albo Liga Europejska. Się, nie, to w następnym sezonie będzie. A to jest głupie, bo w PS-ie... W PS-ie... Nie wiem, jak to się czyta. Oglądałem tylko serię Become a Legend. Czyli zostań legendą. A nie będę się tego śmiał. Koniec spotkania, pewna wygrana 3-0. Jestem pod wrażeniem w dzisiejszym meczu gry na pastniku. Chyba gra. Gdyby dało się zrobić wykrzyknik, to bym zrobił wykrzyknik. Kevin teraz zawodnikiem meczu. O, konferencja prasowa. Zmotywujemy nasz zespół, bo to nie jaki byle zespół. Bo nie gramy z byle kim. Później ze Śląskiem Wrocław. No to będzie ciekawy odcinek. Jeszcze się zastanowię nad tymi skrótami, że tak powiem. Żera zmęczony. Zamiast żera sobie będzie chaos. A tutaj zamiast żera sobie sobie. Brusnik będzie. Okej, jeszcze. Jak będzie okno transferowe, to już teraz po... Ustawiam chłopaków. Sprzedaj zawodników. Najpierw wiekiem. Ktoś, kto dużo ciągnie. I ma małego skilla. Bramkarza bym jakiegoś sprzedał, ale... Antolowicz. Ja go sprzedamy. Tego też. I Bogusławskiego też. Okej. Mamy drugie miejsce, jeśli wygramy za jeśli wygramy ze Śląskiem, obejmiemy prowadzenie. Jeśli wygramy z Wisłą, uciekniemy jej punktowo, więc podstawowy się wygrać. Tylko zobaczę statystyki. Puchar Polski. Wyniki i terminy. Zagramy z Podbeskidziem 25, 10, 10 to jest... O! Niedługo kalendarz. O! Czyli jednak... 25, a nie 10, co ja daję. 10 to... Okej. Więc 4 spotkania i będzie... O! Z Lechem i okienko transferowe.
przez cały miesiąc, to na pewno zakupimy jakiegoś zawodnika. To na pewno. Już nie odpuszczę. Dużo jeszcze do końca tego sezonu. Policzę 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 odcinki. Jeszcze 24 odcinki. Na 31 skończymy. Nie. Na 32. Skończymy nasz pierwszy sezon i zmienimy klub. Nie wiem jeszcze na jaki. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć.